Cześć, tu Ermin z Tatologii. Dzisiaj na warsztat bierzemy żyrafkę Sophie, czyli prawdziwą celebrytkę w świecie gryzaków dla niemowląt. Zrobimy to dla dobra nauki. Co to w zasadzie jest? Żyrafka Sophie jako gryzak dla niemowląt została wymyślona w 1961 roku we Francji przez firmę Woolley i tamże produkowana jest przez nią do dzisiaj. To dziwne, ale tak, coś jeszcze w Europie czasem produkujemy. Imię Sophie pochodzi od świętej Zofii, ponieważ powstała w dniu właśnie świętej Zofii. Bardzo wiele osób słyszało o tej żyrafie, nawet nie posiadając dzieci. Może zawdzięczamy to temu, że firma Woolley bardzo dba o swój produkt i bardzo dba o swój marketing. Dzięki temu potrafią sprzedać nawet 20 milionów sztuk żyrafek rocznie. Ciekawostką jest także to, że na rynku francuskim potrafią sprzedać nieraz prawie tyle żyrafek, ile rodzi się tam dzieci. Oczywiście z taką popularnością idzie cała wielka fala hejtu, są całe fajty na forach czy w innych tego typu miejscach, gdzie mamy zwolenników, ale i gorących przeciwników żyrafki. Żyrafkę kilka lat temu spotkał kryzys wizerunkowy spowodowany tym, że pewna pani dentystka ze Stanów nie potrafiła za bardzo przeczytać instrukcji obsługi, ale o tym za chwilę. U nas w domu nasza domowa żyrafa pojawiła się kilka lat temu jako prezent, czy jak kupiliśmy ją, nie pamiętam. Nie pamiętam jak weszliśmy w posiadanie. Natomiast służyła dziewnie naszemu starszemu dziecku. Była lubiana, była miętoszona, gryziona, śliniona, zapluwana. Później wyciągnęliśmy ją dla młodszego dziecka, natomiast tam już takiego szału nie było. Ona przeżyła renesans wiele później jako fajna zabawka, głównie ze względu na funkcję piszczenia. No dobra, mamy sobie taką żyrafkę. Z czego ona jest zrobiona, jak to się je i o co w ogóle chodzi z tą jej szaloną popularnością? A więc żyrafka jako zabawka wykonana jest z naturalnego kauczuku z żywicy kauczukowej drzewa Hevea. Dodatkowo pomalowana jest ręcznie farbą spożywczą. Także oba te składniki, zarówno sam lateks, kauczuk, z którego jest wykonana, jak i farba spożywcza jest bez dodatku żadnych ulepszaczy chemicznych. Więc mamy w pełni nietoksyczną zabawkę, która na końcu ulega biodegradacji. No ona się biodegraduje w trakcie używania i nie wiem, zobaczcie, że nasza żyrafka już widać, że lata świetności ma za sobą. Trochę nam wyblakła, trochę wypłowiała, natomiast nadal spełnia wszystkie swoje funkcje. Za sukcesem tej żyrafy przemawia też to, że ona zarówno kolorystycznie jest estetyczna dla rodziców, jak i trafia w estetykę dziecka. Mamy duże plamki i łatwość operowania. To jest druga rzecz, że żyrafa ta jest przeznaczona już dla kilkomiesięcznych bobasów i jej kształt ułatwia chwytanie, bo można małymi palcami złapać za szyję, za nogę. Też główną funkcją tej zabawki, tego gryzaka, jest ciumkanie i też możemy ciumkać i masować dziąsło dowolnie. Czy zaczynamy od góry, czy zaczynamy od dołu. Istnieje nawet przy wepchnięciu sobie dwóch nóg do buzi możliwość masowania całych dziąseł naraz. Dobra, są pewne zasady bezpieczeństwa, ponieważ mimo tego, że jest zrobiona z gumy i piszczy, nie jest to zabawka kąpielowa. Żyrafki nie można polewać wodą, zatapiać, do środka nie może dostać się woda. Jeśli do środka dostanie się ślina dziecka, nie ma problemu, ponieważ ślina zdrowego dziecka jest antyseptyczna, nic na niej nie wyrośnie. Zabawki nie odkażamy, nie wypalamy, przecieramy co najwyżej wilgotną szmatką. Jeżeli nie zastosujemy się do tego, możemy sobie zabawkę uszkodzić, a wprowadzając wodę do środka, możemy wyhodować sobie tam fajnego grzyba i pleśń, które to właśnie odkryła rzeczona amerykańska dentystka. No, przez to odkrycie wybuchła naprawdę spora gównoburza. Marka miała trochę problemów, musiała bardzo nagłośnić właściwy sposób używania swojej zabawki. Natomiast ja musiałem zrobić test. Mamy tutaj 5-letnią żyrafkę, która wychowała dwoje dzieci. Nie powinna aż tyle, wiem. Zasady bezpieczeństwa mówią, że po pół roku należy ją wymienić. Zobaczmy, co kryje w sobie. No słuchaj, no weź się tak nie patrz. Przestań. To nie jest nic osobistego. Pomyśl sobie, że robimy to dla dobra nauki. A więc
Po 5 latach naprawdę raczej mamy dość czystą żyrafę. Finalna ocena. Czy jest to fajna zabawka, czy nie jest to fajna zabawka? Jest. Tak naprawdę jest to fajny, estetyczny gadżet, gryzak dla naszego dziecka. Nas nie będzie bolał wizualnie. W większości dzieci, praktycznie wszystkim dzieciom, które znam, które miały żyrafkę, ona się podoba, jest żujką czy przytulanką i jak najbardziej spełnia swoją rolę. Cena 70-80 zł. Świetnie sprawdza się jako prezent. Jest zrobiona z bardzo dobrych składników i jednak firma bardzo mocno dba o ten produkt, więc ja polecam. Linki, opisy, więcej informacji, wszystko znajdziecie w opisie filmu. Dzięki serdeczne i do zobaczenia wkrótce.